Krzysztof Kułak, jesteśmy na gali PLMMA i do tego PLMMA jeszcze wrócimy, natomiast najpierw od razu zapytamy, może tak wiadomo, kojarzysz się z KSW, twoja postać jest z tą organizacją przede wszystkim związana, więc jak wyglądają twoje najbliższe plany, jeśli właśnie chodzi o KSW? To znaczy tam negocjujemy walkę z rewanż Zabu i raczej po wakacjach mnie zobaczymy w KSW, nie? Czy to myślisz, że to może być ta gala już w Szczecinie na przykład? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Pod koniec czerwca się okaże, czy będę miał zakontraktowane walki w wakacje i zaraz po wakacjach. Także to od tego zależy, nie? Jeśli chodzi o wakacje, ewentualnie po wakacjach, to tu mówimy raczej o walkach chyba nie w Polsce. To znaczy w Polsce, bo jest moja organizacja, której mam pas, Celtic Gladiator, będzie się rozszerzała na Polskę. Także najprawdopodobniej w tej organizacji mnie zobaczymy. Czyli rozumiem, że to może być gala Celtic Gladiator w Polsce, tak? Tak, dokładnie. A jakbyś mógł troszkę więcej na ten temat coś powiedzieć, na temat tych planów? To znaczy ja na razie nie wiem, Celtic Gladiator ma wejść na polski rynek. Fajnie by było, bo ja tam mam pas. No i mówię, jeszcze rozmawiam z dwoma innymi organizacjami w Polsce o starcie, nie? Takimi organizacjami, które tam nie wojują z KSW. No właśnie, czyli jedną z tych organizacji jest PLMA. Słyszeliśmy, że też są plany, żebyś ewentualnie, jeśli taka opcja będzie, nawet w Częstochowie w barwach PLMA wystąpił. Tak, to na pewno, jeżeli PLMA będzie w Częstochowie, to na pewno się będę bił. Planujemy to gdzieś w grudniu, także na 99% można powiedzieć, że tak. Wracając do tych twoich wakacyjnych planów, mówisz, że też są rozmowy z różnymi organizacjami, czyli to nie tylko Celtic Gladiator, tak? Jakbyś troszkę mógł jeszcze rąbka tajemnicy ewentualnie uchylić, jak to wygląda? To znaczy tak, ja powiedziałem wcześniej, że nie mam jakiegoś tam ciśnienia na walki, no ale jak ktoś rzuca dobre kwoty, no to jest to do przejścia, także tyle mogę uchylić rąbka tajemnicy. Bardzo tajemniczy Krzysztof Kułak, nie chcę za wiele mówić, ale wiemy, że tych organizacji też troszkę u nas się ostatnio pojawiło i możliwości wiele jest. Fajnie było rzeczywiście zobaczyć się w akcji, w wakacje, miejmy nadzieję, że tak się stanie. Powiedz, jeśli chodzi w ogóle o twoje plany, ale też i plany twojego klubu, bo nie ma co ukrywać, że w Częstochowie prowadzisz klub. Tutaj na PLMA przyjechałeś jako trener, prawda, jako opiekun. Tak, z dwoma zawodnikami, z dwoma najlepszymi moimi zawodnikami obecnie. Obydwaj są w 66 kilo, no idą mocno, dobrze rokujący zawodnicy. No co, klub jest, rozwija się, jesteśmy już praktycznie 10 lat w Częstochowie. No i co, szkolimy od początku do końca pod MMA. No i mamy sukcesy, no i tyle. No właśnie, jeśli chodzi o tych twoich zawodników, jakbyś jeszcze mógł troszeczkę dwa słowa o nich opowiedzieć, bo oni tutaj walczą również w ramach tych eliminacji do Mistrzostw Świata. Tak, tak. No mówię, że lekka waga, mnie jest czasami trudno z nimi posparować. Są naprawdę w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Wychowani przeze mnie od początku Daman Pronobis i Dawid Matyszczak, także myślę, że jeszcze o nich usłyszymy. Powiedz, wracając jeszcze do tych twoich planów dotyczących Częstochowy, czy fakt jest faktem, że mówiono o tym, że ewentualnie Antoni Chmielewski ma być twoim rywalem? Tak, tak, to zobaczymy, jak będzie wyglądał rekord Antka wtedy, kiedy już będę mógł się z nim bić. No ale tak, nie, no bo ja się kiedyś z nim biłem, przegrałem na punkty, będzie to fajna walka. Obaj chcemy, nie? No i taka praca. Jeśli chodzi o rewanże, no to ta walka Zabuła z Aitarem też będzie właśnie rewanżową walką. Też była porażka Zabuła z Aitarem, jeśli doszłoby do niej na gali KSW. Powiedz, tej pierwszej walce Zabuła z Aitarem, tak teraz jak patrząc na to z perspektywy, czego zabrakło? O kurczę, czego zabrakło? Troszkę szczęścia. I troszkę, powiem szczerze, szczęścia, bo wydaje mi się, że ten lucky punch, no to był lucky punch, nie? To był lucky punch. Nigdy w życiu mnie nikt nie znokautował, nigdy w życiu nie przegrałem, tak? Dlatego wzmocniło mnie to i nakręciło mnie to do kolejnych treningów, nie? Czyli tak, podsumowując, może jakaś walka wakacje, Celtic Gladiator z Polsce, no i potem ewentualnie rewanż Zabuła z Aitarem. Tak. Taki jest plan i pod taki plan trenuję. No to w takim razie życzymy powodzenia i bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.